Witam wszystkich serdecznie. Chciałem przedstawić w tym krótkim jakże filmie mój laptop Lenovo Z50-70. Pokrótce opisując jego parametry. Procesor i5 rodziny czwartej, 8 GB RAM-u w dwóch kościach, są tylko dwa sloty na pamięci RAM. Karta grafiki 820M GeForce. Dedykowany oczywiście. Ma również HD grafik, ale to jest nieistotne. To jest po prostu Windows wyświetlacz i tym się nie interesujemy. Interesuje nas tylko wydajność, więc używamy grafiki dedykowanej w tym modelu 820M. Dysk twardy ma tutaj hybrydę 1 TB, w czym 8 GB dysku SSD. Takiego tam kejczu, nie wchodzimy w szczegóły, to jest nieistotne. Ważna jest wydajność, a wydajność w tym laptopie możemy sobie porównać, jeśli graliście w grę Battlefield 3, to wiecie, że potrafi ta gra zamulić komputer. A tutaj na tym laptopie zrobiłem kilka myków z grafiką i jest ona uproszczona, oczywiście w grywalnych wymiarach. 1280 na 720 pikseli i porównując jeszcze ten laptop, który ma 5 miesięcy, bodajże kupiłem go za 520-550 funtów w sklepie, którego nie wymienię, nie będę robił reklamy, bo to są naciągacze. Kupiłem drugi raz ten laptop, ale może w innym sklepie. Porównując go do mojego starego laptopka z procesorem i7 drugiej rodziny, tam jest chyba 4 czy 6, 2, 8 giga RAM-u w tamtym laptopie jest. Dysk SSD 128 giga. Pozwala to na bardzo szybką, fajną pracę i mogę porównać, że one są, nie widać dużej różnicy. Tam jest 7, tu jest o 8.1 Windows, ale muszę powiedzieć, że nie widzę prędkości takiego użytkowania, jakieś tam Facebook, YouTube czy coś takiego, nie widzę różnicy. Z tym, że ten laptop, ten Lenovo ma kamerę, nie kamerę, ale wyświetlacz Full HD, a ten ma tylko HD. Oczywiście, tak jak wspomniałem, kamerę to ma, ale to jest dla mnie nieistotne. Ważna jest grywalność i wydajność na tym laptopie. Jeden minus muszę powiedzieć, który mi się nasuwa, że obudowa laptopa, ta z góry przynajmniej, gdzie podczas grania dłonie leżą, jest aluminiowa. Może to nie przeszkadzać, ale gdy laptop jest zimny, na przykład przez całą noc wyłączony, przychodzę rano, musi się chwilę pochodzić, żeby się nagrzać. Po prostu to aluminium jest zimne. Jest to trochę niekomfortowe w porównaniu do starego laptopa, on jest cały plastikowy, to tam jak ręce leżą na klawiaturze, nie marzną. A tutaj czuć, że bije zimno od tego laptopa. Ale jak uruchomię grę, za chwilę się robi cieplutko i można sobie ciupać nawet i północy. Tylko nikomu nie mówię, że to jest długo grać. Może nawet północy to jest mało, no ale to tam nie wchodzimy w szczegóły. Uruchamiam grę Battlefield 3 online oczywiście. Od razu wchodzę do gameplaya i tam nagrywamy filmik. Możecie zaobserwować, ile klatek na sekundę i zapraszam. Jestem już na serwerze i gram. Zobaczymy, jak wychodzi, trochę pobiegam po okolicy. Możecie sami ocenić, nie będę nic sugerował. Wiadomo, na PC-cie high-endowym ta gra chodziłaby jak ta lala. No ale że mam laptopa, nie mam PC stacjonarnego, to sobie jakoś muszę radzić. Granat też wyleciał. Ktoś tu goni.
Nie wiem, do czego strzela, ja tam nic nie widzę. Tam ktoś odbiera bazy. Używam snajperki z tłumikiem, także i tak mnie znaleźli. No, myślę, że to wystarczy. Bez sensu dłużej nagrywać. Widzicie, działa, widzicie, ile jest FPS-ów. Także ocencie sami. Dziękuję, pozdrawiam, może jakieś pomysły, także w komentarzach piszcie. Cześć.